z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika. On odbywa się 21 lutego. W związku z tym, że to akurat wypadło w tygodniu, przesunęliśmy to na weekend, a naszą tradycją od kilku lat jest to, że zawsze robimy to weekend po Dniu Przewodnika. Zaczynamy zawsze w piątek, sobota i niedziela, 3 dni takiego świętowania. Piątek spotkanie, tak mówimy, statyczne, czyli zamek, tort, wykład. Sobota to już taki nasz dzień wewnętrzny z balem przewodnickim i niedziela, żeby tak wyjść na spacer o 13:00, zawsze wycieczka. W tym roku studia na styku wyznań. Wynika to stąd, że mamy dwie bardzo ważne rocznice, które teraz dochodzimy, czyli 500 lat reformacji, czyli te zmiany wyznania z jednego chrześcijańskiego na kilka, bo to katolicyzm, protestantyzm oraz judaizm, który tu się pojawia po okresie reformacji również w Ostródzie. I drugi to rocznica tzw. kościoła unijnego, czyli Unii Protestanckiej w Prusach. Dzisiaj rozpoczęliśmy pod zamkiem, bo to taki punkt zborny, przez miejsce po dawnej synagodze żydowskiej w Ostródzie, Polska Górka, czyli cmentarz, który też był takim wyznaniem ekumenicznym, bo łączył i wyznanie protestanckie i gminę żydowską. Następnie kościół ewangelicko-metodystyczny, który był budowany kościołem unijnym, czyli też pewne zjednoczenie protestantów, i doszliśmy do kościoła Świętej Marii Panny, a stąd przyłączyliśmy się do korowodu kaziłkowego, który również świadczy o wielokulturowości naszego miasta. Oczywiście w tym roku również będzie akcja Tajemnice Starej Ostródy po raz kolejny, czyli zwiedzanie bezpłatne dla mieszkańców, dla turystów, weekend majowy, później Boże Ciało i od Bożego Ciała do końca września co tydzień w sobotę wyjście z przewodnikiem po Ostródzie. Specjalnie mówię Tajemnice Starej Ostródy, bo zawsze szukamy jakiegoś tematu przewodniego, ale to jest niespodzianka dla turystów, którzy przychodzą, żeby takich troszeczkę zachęcić do tego, aby byli na wszystkich, a przynajmniej na tych kilku, czy przeszli się po Ostródzie i poznali nasze miasta.